Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony czwartek, 11 maja 2023 roku, senatorowie jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO. Jak oceniono, Ukraina ma dysponować dziś najsilniejszą na kontynencie armią, jak to napisano, o niezwykłym doświadczeniu. Bojowym Senat RP podkreślił, że ukraińskie wojsko przezbraja się błyskawicznie na sprzęt NATO, że stosuje sztukę operacyjną oraz taktykę wypracowaną przez dekady w gronie zachodnich aliantów, jak napisano. W uchwale stwierdzono, że podczas nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie, który jest planowany na lipiec, Bieżącego roku Ukraina powinna otrzymać, jak napisano, to jest cytat: znacznie więcej aniżeli dotychczasowe deklaracje o polityce otwartych drzwi. Koniec cytatu. Szczyt w Wilnie ma być ważnym elementem w, w ogóle w kształtowaniu nowej strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego, a senatorowie uznali, że szczyt sojuszu powinien być ważnym etapem w przygotowaniu Ukrainy do pełnego członkostwa w NATO. Senat RP ponadto uważa, że przyjęcie Ukrainy do NATO powinno być decyzją polityczną, tak jak w przypadku Finlandii i Szwecji i tutaj senatorzy opierają się na jak to napisano, analizie strategicznej, strategicznej wyzwań i zagrożeń za wschodnią granicą sojuszu. Zaznaczono przy tym, że Rosja przedstawia inwazję na Ukrainę jako obronę przed, przed NATO, no i napisano w uchwale. Cytuję: Jeżeli zatem Rosja pokona Ukrainę, nie zatrzyma się na jej zachodniej granicy. Alianci zdefiniowali to zagrożenie podczas ubiegłorocznego szczytu sojuszu w Madrycie. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia prawidłowo oceniły rosyjskie zagrożenie. Większość stolic europejskich dopiero teraz przyznaje nam rację. Koniec cytatu. Tak głosi uchwała Senatu RP. Ponadto możemy w niej przeczytać i dostrzec, że senatorzy zwrócili uwagę, że Finlandia i Szwecja została, zostały zaproszone do członkostwa w NATO w procedurze, która, której dotychczas nie stosowano. No i oczywiście też podkreślono, że Szwecja nadal pozostaje poza strukturami paktu, natomiast cały czas mamy do czynienia z uwypuklaniem kwestii decyzji, decyzji politycznej. I fakt, że Szwecja nadal pozostaje poza strukturami NATO, też jakby nie pozostaje bez odzewu, jeśli chodzi o deklarację obrony Szwecji. I to te, również bardzo mocno wybrzmiało w tej, w tej uchwale. W uchwale zawarto również wyrazy poparcia dla postulatów graniczących z Rosją państw dotyczących silnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, no i wskazania drogi do jej członkostwa, zacieśnienia więzów politycznych między NATO a, a Kijowem. Uchwała Senatu RP koresponduje ze słowami Wołodymiera Zełenskiego, który w poniedziałek, 15 maja bieżącego roku. Zwracając się do uczestników szczytu demokracji w Kopenhadze, powiedział, że nadszedł czas, aby usunąć największą niepewność w zakresie bezpieczeństwa Europy. Tak to określił no, czyli zatwierdzić pozytywną decyzję polityczną w sprawie ukraińskiego członkostwa w NATO. Natomiast te słowa, zarówno ukraińskiego prezydenta, jak i Senatu RP no, stoją w pewnej kontrze do słów, które wypowiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg właśnie w Kopenhadze podczas konferencji Szczyt Demokracji. Według sekretarza generalnego Sojuszu warunkiem wstępnym akcesji Ukrainy do, do NATO jest pokonanie Rosji w wojnie. I to zdecydowanie jest postawienie takich, takiego warunku brzegowego, moglibyśmy, moglibyśmy powiedzieć. No, i tutaj Norweg wyraził też nadzieję, że pozostałe natowskie państwa pomogą Ukrainie w dostosowaniu armii do standardów. Do standardów NATO. Stoltenberg powiedział: Cytuję, oczekuję, że sojusznicy dojdą do porozumienia w kwestii wieloletniego programu, który pomoże Ukrainie w przejściu od standardów ery radzieckiej do standardów doktryn i sprzętu NATO oraz w osiągnięciu całkowitej interoperacyjności z NATO. Koniec, koniec cytatu. Wystąpienie Stoltenberga w Kopenhadze jasno wskazuje, że z jednej strony oczekuje on od sojuszników z Sojuszu jasnej deklaracji, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu, ale z drugiej strony stawia jasno sytuację i pokazuje, że dla Ukrainy najpilniejszym zadaniem jest zwycięstwo w tej wojnie i że jest to warunek konieczny ubiegania się o pełne członkostwo w Sojuszu. To jest w ogóle ten warunek wstępny, aby w ogóle można było mówić o akcesji. W związku z tym myślę, że na lipcowym szczycie NATO w Wilnie możemy się spodziewać pewnej deklaracji politycznej, jeśli chodzi o perspektywy członkostwa dla Ukrainy, ale już ta wypowiedź jasno wskazuje, że będzie to niezwykle trudno, trudne do wykonania, biorąc pod uwagę także niechęć państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego do bezpośredniego angażowania się w konflikt z Rosją. Trzeba także zrozumieć uwarunkowania czysto logistyczne, uwarunkowania militarne, chociażby produkcji amunicji w krajach europejskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na to zresztą niedawno zwracał uwagę szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Raimund Andrzejczak. Wiemy, że są tutaj ogromne, ogromne problemy i dzisiaj nie ma takiej woli politycznej ani w Niemczech, ani we Francji, czy we Włoszech, czyli w tych wiodących krajach, krajach europejskich NATO, mówimy o tak zwanej starej Europie, aby wchodzić w bezpośrednią konfrontację z Rosją. No bo przecież gdyby dziś. W tym roku, w 2023, zapadła decyzja o przyłączeniu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, no to w naturalny sposób NATO, w sposób bezpośredni, nie pośredni jak do tej pory, ale w sposób bezpośredni znalazłby się w konflikcie militarnym z Rosją. Czy nawet szerzej z krajami ODKB, czyli z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, tak zwanym rosyjskim, rosyjskim NATO. Wydaje się, że dzisiaj jest to, jest to perspektywa mało realna, jeśli chodzi o pełną akcesję Ukrainy. Do NATO myślę, że takie deklaracje polityczne oczywiście są robione pod, pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. Mam na myśli deklaracje takie, jak mogliśmy to przeczytać w uchwale Sejmu RP. Niemniej jednak sama perspektywa członkostwa Ukrainy w NATO, obwarowana właśnie taką, takim wymogiem pokonania Rosji w wojnie, to jest jeszcze odległa perspektywa. Dziękuję Państwu za uwagę.